Czy Pani zdaniem ta wolność słowa w mediach, wolność słowa w przekazie artystycznym na ten moment w Polsce jest zagrożona? Jest zagrożona. Myślę, że no, atak bezpardonowy to jest przerażające, kiedy osoby, bo w chwili, kiedy to są trolle, sfrustrowani hejterzy, można to bagatelizować, ale w chwili, kiedy minister sprawiedliwości, a zarazem prokurator generalny atakuje artystkę w sposób tak agresywny i wulgarny, naruszając jej dobre imię, no dzieje się coś bardzo niedobrego i myślę, że bardzo mądrym gestem było jednak wejście na drogę prawną ze strony Agnieszki. Nie chcę, aby to wydarzenie jakby przyćmiło narrację dotyczącą tego filmu, ale to było bezpardonowe i trzeba było zareagować. Tak, no musimy ze spokojem, ale walczyć o wolność słowa, o wolność wypowiedzi twórczej, o prawo do naszych wypowiedzi. To jest szalenie ważne. No, myślę, że to jest oczywiste, że w Polsce jest zagrożona wolność słowa. Ale myślę też, że jesteśmy w ogóle w zalewie informacji bardzo podatni w tej chwili na manipulacje. I myślę, że ta kwestia internetu i różnych społecznościowych portali i tego, że te informacje mogą być niesprawdzone i tak dalej, no to coś, Brexit na przykład to jest odpowiedzialność leży właśnie w tych środkach. I jest to forma manipulacji, ostrej manipulacji, więc jesteśmy jej poddawani. Ale myślę, że Zielona Granica jest filmem, domyślam się, z tego co czytałam w wywiadach z panią Holland, domyślam się, że to jest o człowieczeństwie historia. I myślę, że powinniśmy dbać o to, żeby tego głosu człowieczeństwa nie zagłuszyć w sobie ideologiami, albo, nie wiem, jakimiś politycznymi profilami. To nie jest film o tym, że mamy otworzyć granice, albo że nie mamy prowadzić polityki imigracyjnej. Właśnie ją trzeba prowadzić. To jest film o tym, że jej nie prowadzimy. Że ona jest sztucznie jakby kształtowana, rzekoma polityka imigracyjna w mediach, a de facto ta polityka, to odbywa się zupełnie coś innego. Afera wizowa pokazała prawdziwą twarz naszej władzy w tej sprawie. Ogólnie wolność słowa trochę zmieniła znaczenie. Wolność słowa jakby przestało mieć znaczenie, czy to słowo przestało mieć właściwe znaczenie, bo odbiera się wolnym mediom głos. Zakłamuje się prawdę, przekręca się informacje, a chociażby na przykładzie filmu Agnieszki Holland jest równany z błotem, zanim ujrzał światło dzienne. Więc jakby no to są dla mnie dowody na to, że w jakim kraju żyjemy i czym jest wolność słowa. Niestety nie wygląda to dobrze w mojej opinii.